Dzień dobry. Dzisiaj chciałam Wam zaprezentować piękną książkę, której autorką jest pani Dorota Gellner pod tytułem Gryzmą. Ilustracje przepiękne zrobiła pani Ewa Poklewska-Kozieło. Ale ja mam tutaj swojego pomocnika. Też mam takiego gryzmoła, który będzie razem ze mną gryzmolił. Zaczynamy czytanie. Chodzi gryzmoł po podwórzu. Trzyma w łapach kredkę dużą. Zaraz zacznie rysowanie na złość białej, czystej ścianie. Nagryzmolił gryzmoł stracha. Strach ze strachu nogą macha. Nie chcę taki straszny być, będzie mi się w nocy śnić. Gryzmoł na to. Wcale nie. I gryzmoli to, co chce. Nagryzmolił teraz śmieszka. Niech na ścianie śmieszek mieszka. Już gryzmoła boli ręka, więc ze śmiechu śmieszek pęka. Minę ma rozchichotaną, oby nie pękł wraz ze ścianą. Ściana się zdenerwowała. Dosyć tego, zapiszczała. Żądam szczotki, wody, miski, zmycia tych gryzmołów wszystkich. A do tego, ściana woła, chcę przeprosin od gryzmoła. Raz gryzmoła, siostra mała, kota kredą rysowała. Wrzasnął gryzmoł. Ha, 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 zaraz kota zmienię w lwa. Dorysował mu lwią grzywę, długie zęby nieco krzywe i pazury strasznie ostre, by postraszyć trochę siostrę. Nagle, co to, gryzmoł zbladł, bo lew ryknął. Coś bym zjadł. Pędzi gryzmoł ulicami, a lew za nim, z pazurami i lwią grzywą, rysowaną czy prawdziwą, wpadł do domu gryzmoł blady, wrzucił kredę do szuflady, w kącie się ze strachu zaszył. Już nie będę siostry straszył. Jak odpocznę odrobinkę, to postraszę lwem kuzynkę. Wisi w mieście afisz nowy. Wielki konkurs rysunkowy. Siadł więc gryzmoł na papierze i w konkursie udział bierze. Przed komisją gryzmoł stanął, z miną wielce zaoferowaną. Pokazuje pracę swoją. Niech panowie się nie boją, to ja jestem na obrazku. Nos na drzewie, uszy w piasku, głowa snuje się po niebie, nogi poszły gdzieś przed siebie. Nagle co to? Pusto w sali? Wszyscy się pod stół schowali. Tylko gryzmoł się nie schował. Sobie sam pogratulował i nagrodę sobie wręczył. Aż się tym wręczaniem zmęczył. Patrzcie, gryzmoł ma sztalugi. Trzyma w łapach pędzel długi i na płótnie za chwileczkę narysuje las i rzeczkę. Machnął pędzlem raz i drugi, przewróciły się sztalugi. Już na dywan rzeka spływa, gryzmoł pracy nie przerywa. Krzyczy dziadek, hej, gryzmole, co tu robi las na stole? I dlaczego do talerza ktoś mi właśnie wrzucił jeża? Patrzcie, wrzeszczy wujek chory, ja mam w łóżku muchomory. Gryzmoł zmartwił się szalenie. To przez moje roztargnienie, przecież chciałem absolutnie las i rzeczkę mieć na płótnie. Lecz gdy pędzel w łapie czuję, to nie patrzę, gdzie maluję. Gryzmoł wcale dziś nie psoci, dziś maluje portret cioci. Wzdycha, po to ciera z czoła, pryska farbą dookoła. Kiedy skończysz? Ciocia pyta. Gryzmoł tylko zębem zgrzyta. Minął dzień, a potem dwa. Ciocia głodna jest i zła. Na gryzmoła pokrzykuje, no ale siedzi i pozuje. W końcu już nie wytrzymała. Po trzech dniach z kanapy wstała. Patrzcie, pieni się ze złości. Muszę rozprostować kości. Westchnął gryzmoł. Ale bieda, z ciocią się pracować nie da. Za grosz nie ma cierpliwości. O, jak schudła już z tej złości. Cóż, portretu nie skończyłem, ale ciocię odchudziłem. Gryzmoł pisze coś z przejęciem. Kupić mleko, zrobić zdjęcie, pójść do kina raz i dwa, no i wyprowadzić psa. Idzie gryzmoł ulicami, patrzy w kartkę z gryzmołami. Co ja tutaj napisałem?
Oj, za bardzo na was grałem. Czyta gryzmał z głupią miną. Zrobić mleko? Sprzedać kino? Kupić zdjęcie? Ale czyje? Już od tego ledwo żyje. Zaprowadził psa do kina. Bilet w zębach niosła psina. Wylał mleko na zakręcie, a wam przysłał swoje zdjęcie. Stoi na nim niewesoły i wpatruje się w gryzmały. Gryzmał robi dziś laurkę. Narysował psa i chmurkę, wrzeszczy. Chce rysować jeszcze, lecz na kartce się nie mieszczę. Zagryzmolił sufit, ściany, pokój babci, pokój mamy, dwie swiżarnie, strych i kuchnię. Ręka mu od pracy puchnie. Przyszła babcia gryzmołowa. Co ten gryzmoł znów zmalował? Popatrzyła, podumała, wcale domu nie poznała. Tata gryzmoł rzekł do mamy. My tu chyba nie mieszkamy. Wzięli meble i po chwili wszyscy się wyprowadzili. Gryzmoł nowy pomysł ma. Namaluje portret psa. Namaluje go na dachu. Koty będą drżeć ze strachu. Już się wspina po drabinie. Z góry na dół farba płynie. Dziadek złości się na dole. Opamiętaj się, gryzmole! Ale on się nie przejmuje. Macha pędzlem i maluje. Miałczą koty zachwycone. Co tu jest nagryzmolone? Czy to drzewo, czy osoba? Bardzo nam się to podoba. Wszystko jedno, co to jest. Najważniejsze, że nie pies. Gryzmoł dziś pomysłów szukał, więc się kredką w głowę pukał. Wzdychał, myślał, kombinował. Czupiradło namalował. Gdzie? Na ścianie, tuż pod oknem, czupiradło wprost okropne, wykrzywione, rozczochrane. Patrzcie, wbija zęby w ścianę. Już ze strachu ściana zbladła. Znika w zębach czupiradła. Woła dziadek zatroskany. Nie chcę domu mieć bez ściany. Dziadku, czupiradło woła, bo to wszystko przez gryzmoła. Krzyczy dziadek do gryzmoła. Ciągle psocisz dookoła. Nim wymyślisz głupstwo nowe, to się kredką puknij w głowę. Stoi gryzmoł w kapeluszu. Macha pędzlem koło uszu i wzdychając. Co za życie! Coś maluje na suficie. Farba kapie mu na nogę, na kapelusz, na podłogę. Babcia z kuchni przydreptała i gryzmoła nie poznała. Dziadku, woła zatroskana, czy poznajesz tego pana? Noga w kropki, w paski twarz. Nie, to nie jest gryzmoł nasz. Co pan z pędzlem tu wyprawia? Gryzmoł z panem porozmawia. Tak, tak, babciu, dziadek woła. Zaczekajmy na gryzmoła. U gryzmołów remont trwa. Gryzmoł farbę w kuble ma. Kręci się jak nakręcony. Macha pędzlem w różne strony. Najpierw pomalował łóżko, potem kołdrę wraz z poduszką. Pięte ciotki przy okazji. I swój kapeć dla fantazji. Na drabinę wskoczył zgrabnie. Zaraz z tej drabiny spadnie. Spojrzał gryzmoł z góry w dół. W dole łóżko, kapeć, stół. W dole ciotka mruży oko. Tylko gryzmoł tak wysoko. Zadrżał gryzmoł. Kichnął, zbladł. Spadam! Wrzasnął. No i spadł. Teraz siedzi z głupią miną. W kuble z farbą pod drabiną. Gryzmoł pisze ogłoszenie. Kupię, sprzedam lub zamienię. Tylko jeszcze nie wiem co, bo ja pomysłów mam ze 100. Z wielkim trudem to napisał, bazgrołami się podpisał, ogłoszenie przypiął w sklepie. Tutaj będzie mu najlepiej. Stoją ludzie w wielkim tłumie. Nikt nic z tego nie rozumie. Kupić? Sprzedać? Co? Za ile? I kto ma pomysłów tyle? Ogłoszenie spółki zwisa, lecz kto pod nim się podpisał? Gryzmoł w tłumie się przepycha. Co za licho? Ciężko wzdycha.
Podpis się odczytać stara, w pożyczonych okularach w końcu wrzeszczy. Co to znaczy? Może ktoś mi wytłumaczy, kto te bzdury nagryzmolił. Ja bym na to nie pozwolił. Dziś ma gryzmą urodziny. Robi obiad dla rodziny. Już przy stole goście siedli, zaraz będą obiad ujedli. Zrobił gryzmą chytrą minkę, narysował gościom szynkę, tort, sałatkę i herbatkę i brązową czekoladkę. Woła babcia gryzmołowa, czy ten gryzmoł dziś zwariował? To się w głowie już nie mieści, ten tort w zębach mi szeleści i już goście są za drzwiami. A co będzie z prezentami? Prezent, krzyczą babcie obie, prezent sam namaluj sobie. Przyniósł gryzmoł dwa piórniki. Będę pisał pamiętniki, żebym wiedział, co robiłem, gdy gryzmołem małym byłem. Pisze, męczy się okropnie. Czasem nawet krzesło kopnie, zagryzmolił kartki trzy. Więcej ani mi się śni. Dni minęło 5 czy 10, swój pamiętnik gryzmoł niesie. Wrzeszczy i z zębami zgrzyta. Kto gryzmoły te odczyta? Te litery są szalone. Każda tańczy w inną stronę. Jedna w górę, druga w dół, trzecia znowu jest jej pół. Gdy gryzmołem małym byłem, to za bardzo gryzmoliłem. Dziś rodzinna trwa narada. Przy gryzmole gryzmoł siada. Siada gryzmoł przy gryzmole, przy błyszczącym wielkim stole. Co tu robić? Babcia woła. Gryzmoł bazgrze dookoła. Już zabazgrał każdą ścianę i werandę i altanę. Wyrysował kredek 200. Brak już kredek w całym mieście. Farby brak i pędzli brak. Dłużej być nie może tak. Uradziły więc gryzmoły. Trzeba posłać go do szkoły, pisnął gryzmoł. Znakomicie, na gryzmole tam w zeszycie. Koniec opowieści o gryzmole. Czy mój pomocnik gryzmoł tutaj dużo nagryzmolił? Bardzo dużo. Przepiękne gryzmoły gryzmoła. A ja zapraszam wszystkich też do gryzmolenia, ale najlepsze gryzmolenie jest na kartce papieru. Nie polecam gryzmolenia na ścianach, na suficie, na podłodze, na stole, bo mama może być innego zdania niż małe gryzmoły. Zapraszam do czytania.